Moim dzisiejszym gościem jest pan profesor Wiesław Banyś, filolog, językoznawca i rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałbym na początek zapytać pana rektora o wspólne stanowisko prezydiów KRASP i PAN, które ukazało się w lipcu 2013 roku, w którym oba gremia rekomendują otwarty dostęp. Chciałem zapytać, jak postrzega pan główne cele Open Access? Tych celów jest dużo, ale gdyby to sprowadzić do takiego jednego zasadniczego wymiaru, to jest to oczywiście ten, który powinien doprowadzić do jak najszybszego i jak najszerszego dostępu do publikacji naukowych, które promujemy głównie w Unii Europejskiej, ale także na wskroś całego świata. I chcielibyśmy, żeby poprzez promowanie otwartego dostępu do publikacji naukowych jak najwięcej tych publikacji dotarło do jak największej, najszerszej rzeszy czytelników. Przypomnijmy zresztą, że w tym kontekście to, co się dzieje ostatnimi czasy w badaniach naukowych, jest niezwykle istotnym trendem, mianowicie to, że liczba publikacji radykalnie rośnie. W konsekwencji z jednej strony trzeba spowodować, żeby jakość tych publikacji była jak najlepsza, z drugiej strony, żeby była jak najszerzej dostępna ta liczba. No właśnie, panie rektorze, w jakich obszarach powinniśmy myśleć o otwartości w nauce, czy o otwartym dostępie, choć pojęcie otwartej nauki jest szersze, ale czy otwarty dostęp powinien dotyczyć tylko publikacji naukowych, czy też powinniśmy rozszerzyć tę kategorię i objąć nią na przykład otwarte dane, czy też być może powinna dotyczyć prac dyplomowych? Również pojawia się takie pojęcie jak otwarty proces badawczy. Chciałem zapytać, jak pan to postrzega? Czy powinniśmy jednak dążyć do zawężenia tej kategorii, czy też właśnie patrzeć z większym optymizmem szerzej i właśnie w takiej szerszej perspektywie? Ja jestem zwolennikiem jak największej, najszerszej openness, otwartości jednak. W konsekwencji wszystko to, co jest finansowane ze środków publicznych, powinno być przekazywane wszystkim interesariuszom. W pierwszej kolejności oczywiście badaczom, którzy powinni patrzeć z jednej strony na to, jak przebiegają procesy badawcze. To jest niezwykle ważne na przykład w medycynie i farmakologii, gdzie ważne jest, abyśmy mogli odtwarzać procesy prowadzące na przykład do opracowania szczepionki typu Ebola na przykład. Ważne, żebyśmy mieli dostęp do danych oczywiście, którymi posługują się badacze, bo to powinno i pewnie w większości przypadków także podlega różnym interpretacjom. Powinniśmy mieć dostęp do publikacji i wszystkich wytworów naszej myśli, które są finansowane z pieniędzy publicznych. Także absolutna otwartość, chociaż jak pewnie za chwilę będzie okazja o tym porozmawiać, jest trochę różnych ograniczeń dotyczących tej otwartości. Co do prac dyplomowych, oczywiście tak. Prace doktorskie, oczywiście tak. Oczywiście to znowu jest związane z tym, w jaki sposób prace dyplomowe, doktorskie i każda inna zresztą, będzie ewentualnie publikowana także w postaci papierowej, a niekoniecznie elektronicznej. I jakie są reguły gry między wydawcami, którzy mają swoje uwarunkowania wydawnicze dotyczące na przykład praw własności intelektualnej, praw autorskich, majątkowych i osobistych danego autora. To jest taki wielki, wielki kompleks zagadnień, które są jeszcze przed nami do rozstrzygnięcia, ale generalna zasada powinna być taka, abyśmy jak najszerzej udostępniali to, co jest produkowane przez nas wszystkich jako wytwory działalności badawczej i artystycznej. No właśnie, wspomniał pan o tym, że jest to dość złożony problem i chciałbym odnieść się teraz do tego, co Komisja Europejska w swoich zaleceniach, na co zwraca uwagę, mianowicie na fakt, że wdrażanie otwartego dostępu powinno być działaniem zintegrowanym, to znaczy uwzględniającym rozmaite czynniki, które są w tym przypadku konieczne. Może tu chodzić zarówno o kwestie prawne, jak i infrastrukturalne czy finansowe. O czym należałoby pamiętać, pańskim zdaniem, przy opracowywaniu takiej strategii, która byłaby właśnie wielowymiarowa i zapewniała taką efektywność tego? Powiedziałbym tak, że chyba przede wszystkim o pieniądzach.
Dlatego, że w tej sferze ideowej dotyczącej otwartości wytworów myśli naukowej i artystycznej chyba nikt nie ma wątpliwości, że tak powinno być. Natomiast mam wrażenie, że nie tylko w Polsce, ale także i w łonie Unii Europejskiej bardziej mówi się o open accessie jako pewnej idei niż o konkretnych rozwiązaniach. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że open access, niezależnie od tego, jakie rozwiązanie zostanie przyjęte, czy to będzie ta słynna linia złota czy zielona, czy to będzie licencjonowanie, czy też, a więc takie open access typu libre, czy też to będzie nie licencjonowanie, ale udostępnianie po prostu tak, czyli ten dostęp typu gratis. To wszystko jest związane z określonymi nakładami finansowymi, z jednej strony na przykład na otwarte czasopisma elektroniczne i repozytoria danych. To wszystko powoduje, że badania naukowe mogą prawdopodobnie kosztować zdecydowanie więcej niż dotychczas. Ale jeżeli powiedzieliśmy sobie, że ta otwartość jest absolutnie ważnym dla nas priorytetem i myślę, że tak powinniśmy zrobić, to powinniśmy także przewidzieć określone środki finansowe na realizację tych zadań. W Horyzoncie 2020, jak wiemy, zadanie zasadnicze każdego z badaczy jest takie, ażeby wszystkie wyniki, które zostaną uzyskane w ramach grantu z Horyzontu 2020, były w otwartym dostępie i można tam także przewidywać określone środki finansowe na sfinansowanie otwartego dostępu. Jak wiemy, koszty są ogromne. Wydanie artykułu w czasopiśmie z listy filadelfijskiej to jest w okolicach 500, może 1000 dolarów. Natomiast jednocześnie opublikowanie w open accessie to jest koszt między 3 a 4 tysiące dolarów. W konsekwencji czasami mamy jakby do zdublowania nawet te koszty, które się pojawiają po jednej i drugiej stronie, bo z jednej strony mamy czasopisma zagraniczne, właśnie z listy filadelfijskiej, z takim kosztem mniej więcej, a jednocześnie mamy z drugiej strony konieczność opłacenia takiej czy innej kwoty, generalnie bardzo wysokiej, za open access. Zatem rozwiązanie, które tu i gdzie się pojawia w Polsce na przykład, ażeby zwiększyć kwoty grantów na przykład z Narodowego Centrum Nauki czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju po to, żeby można było publikować w open accessie, myślę, że co do zasady jest jakby dobre, ale myślę, że powinno się pomyśleć troszeczkę inaczej. Przede wszystkim wydaje mi się, że w skali nie poszczególnych krajów, ale w skali Unii Europejskiej powinniśmy pomyśleć o sfinansowaniu europejskich, paneuropejskich repozytoriów i czasopism z otwartym dostępem, tak żeby zminimalizować koszty dodatkowe tego naszego otwartego dostępu do publikacji różnego typu. To jest rzecz niezwykle ważna, bo na razie mam wrażenie, że pole zostało zostawione różnego typu firmom komercyjnym, które takie, a nie inne koszty właśnie przedstawiają do opłacenia i myślę, że my jako płatnicy z pieniędzy publicznych, europejskich, polskich, niemieckich, francuskich, nieważne, nie powinniśmy zgadzać się na to, ażeby takie koszty radykalnie duże ponosić. Panie rektorze, z tego, co pan przed chwilą powiedział, wynika, że sądzę, KRASP byłby skłonny wspierać właśnie tak zwaną zieloną drogę, czyli ten model repozytoryjny. I jeden i drugi tak na dobrą sprawę, bo on w sumie nie musi się wykluczać. Jakkolwiek generalnie rzeczywiście dyskusje, jakie prowadzimy, raczej prowadzą w kierunku drogi zielonej, a więc repozytoriów różnego typu. I tutaj dyskusja trwa, czy one mają być instytucjonalne, czy dziedzinowe, a może jedne i drugie. Ja myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyśmy znaleźli odpowiednie środki finansowe, bo utworzenie repozytoriów, wielu zresztą, na przykład ogólnouczelnianych, ale w poszczególnych uczelniach, to jest bardzo kosztowna inwestycja. Trzeba znaleźć odpowiednie środki na to, a ponieważ, jak wiemy, tak zwana visibility każdego ośrodka badawczego, każdej uczelni jest niezwykle istotna, chociażby dlatego, że rankingi typu Webometrics badają widzialność w sieci określonej instytucji, a nie repozytorium dziedzinowego ogólnopolskiego na przykład, czy ogólnoniemieckiego, to jest istotne, żebyśmy zdecydowali się, w którą stronę pójdziemy, jakimi środkami finansowymi możemy dysponować, jaka tutaj jest możliwość wsparcia ze strony naszego ministerstwa i generalnie budżetu naszego kraju,
budowania tego typu repozytoriów, jednych czy drugich, czy dziedzinowych, czy instytucjonalnych. Pozostaje kwestia jednak także czasopism elektronicznych otwartych, czyli tej drogi złotej, która nie powinna zasadniczo wykluczać zielonej. Ja myślę, że to są rzeczy, nad którymi aktualnie dyskutujemy tu i ówdzie. Jest propozycja zresztą ministerialna, która nie określa w tej chwili, którą drogę będziemy wybierać. I myślę, że czas najwyższy, żebyśmy do tych rozmów jak najszybciej wrócili, bo czas nam troszeczkę ucieka. Za moment będą granty Horyzontu 2020 realizowane, no i ten termin 6 miesięcy mniej więcej otwartego dostępu do wyników badań, które zostaną tam osiągnięte, będzie nad nami wisiał. My jesteśmy w dużym niedoczasie, znaczy nie tylko my, Polska, niestety także i pozostałe kraje Unii Europejskiej są w niedoczasie, ale myślę, że tam jest cały zestaw różnego typu wątków, o których za chwilę pewnie będziemy jeszcze rozmawiać, związanych z prawami autorskimi generalnie. Ale myślę, że pierwsza rzecz to jest pieniądze, które powinniśmy przewidzieć w skali Europy na tego typu otwarty dostęp, jaki by on nie był. Bo tu już nieważne w tej chwili, czy repozytorium będzie dziedzinowe, czy instytucjonalne, czy jedno i drugie, ważne jakie w ogóle, że będzie w ogóle repozytorium jakieś tam. A z drugiej strony oczywiście tam jest masa szczegółów technicznych dotyczących tego, a jak metadane w poszczególnych artykułach będą przekazywane. To trzeba wszystko skorelować, mieć jakąś koordynację. I sądzę, że przy najbardziej sprzyjających warunkach, w tym finansowych, to myślę, że przed nami jest rok, półtora, może dwa lata bardzo intensywnej pracy, żeby do otwartego dostępu w Polsce doprowadzić, pewnie w Unii Europejskiej. Panie rektorze, to chciałem jeszcze dopytać o jedną sprawę, bo wspominał Pan właśnie o tych obu modelach, o złotej drodze, o drodze zielonej, o repozytoriach instytucjonalnych i dziedzinowych, ale chciałem jeszcze zapytać właśnie o poruszony wcześniej przez Pana otwarty dostęp gratis i otwarty dostęp libr. Który z nich byłby Pan skłonny rekomendować jako ten? Myślę, że zgodnie z generalnymi trendami w tej materii raczej libr, przy czym ten libr, jak wiemy, musi mieć określone sposoby licencjonowania i takim sposobem licencjonowania ogólnie przyjętym, wtedy kiedy mówimy o open accessie, także mówimy o openness na przykład w programowaniu, a także w licencjonowaniu i takim open source sposobem licencjonowania jest Creative Commons, które ma różnego typu licencje, które można budować tak jak z klocków budujemy jakiś większy zestaw. I prawdopodobieństwo jest takie, że powinniśmy iść w kierunku właśnie Creative Commons licencji i pewnie jeszcze z dodatkiem na tych samych warunkach, tak żeby wszystkie te produkty, które zostaną zrealizowane na podstawie tego wyjściowego, licencjonowanego produktu, były na takich samych warunkach rozpowszechniane. To jest duża dyskusja zresztą, bo tam tych elementów różnego typu, nie chcę powiedzieć, że niebezpieczeństw, ale różnego typu elementy do wzięcia pod uwagę są, także te, które są związane właśnie z prawami autorskimi, głównie majątkowymi, bo osobiste są na wieki wieków przy autorze, ale majątkowymi i współpracy z wydawcami, którzy wciąż jeszcze będą mieć wydawnictwa papierowe. Także jest dużo takich elementów do wzięcia pod uwagę, ale gdybym miał teraz odpowiedzieć, który z tych wariantów, to bym powiedział Libre, Creative Commons na takich samych warunkach. No właśnie, a co można zrobić w kwestiach prawnych, realnie, faktycznie w takim praktycznym wymiarze, aby ułatwić to wdrożenie otwartego dostępu, co więcej, żeby być może służyć badaczom konkretną pomocą w tej materii, bo wiadomo, że jest to przestrzeń dość kontrowersyjna, szczególnie pomiędzy takim tradycyjnym właśnie modelem wynawniczym, a powiedzmy sobie tymi propozycjami, które dają jakąś alternatywę i często myślę, że prowadzi to do pewnych nieporozumień. Czy tutaj właśnie powinna być jakaś pomoc ze strony? Absolutnie tak, bo ma Pan absolutnie rację, że wtedy, kiedy rozmawiamy na szczeblach premierów, ministerstw,
czy ministrów, a także wśród rektorów, tutaj nie ma zasadniczo wątpliwości co do tego, że powinniśmy wprowadzać open access. Natomiast diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach i w konsekwencji w rozmowach z naszymi pracownikami i kolegami uczonymi powinniśmy móc przedstawiać konkretne rozwiązania, które oni będą też akceptować i zobaczą, że w jakimś sensie jest sens w otwartym dostępie publikować swoje prace. Ale żeby to zrobić, to musimy z jednej strony mieć całą akcję informacyjną, promocyjną, pewnie masa różnego typu spotkań, na których będziemy przedstawiać tę generalną ideę. To już zresztą się dzieje tu i ówdzie, są różnego typu konferencje poświęcone wolnemu dostępowi. Ale myślę, że wracając do tego pierwszego pytania pana, jakie kroki dotyczące legislacji podjąć, ja bym powiedział, legislacja jest niezwykle ważna. Ale nawet jeśli będzie ona najlepsza, nie będzie fundamentu finansowego, to myślę, że my nigdy w open access nie wejdziemy. I myślę, że w tych opracowaniach różnego typu, które widziałem, ta kwestia finansowa jest sygnalizowana, ale dla mnie ona jest fundamentalna. To powoduje, znaczy open access powoduje zdecydowane podrożenie prowadzenia badań naukowych i myślę, że nad tym powinniśmy się nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej zastanowić, jak doprowadzić jednak do takich paneuropejskich działań pozwalających te finansowe elementy no, jakoś zorganizować. To się wiąże bez wątpienia z dodatkowymi środkami finansowymi na badania naukowe. Natomiast gdyby od tego na chwilę odejść, to myślę, że my mamy w Polsce wiele rzeczy do zrobienia. My musielibyśmy oczywiście wprowadzić modyfikacje do kilku ustaw, do ustawy o stopniach i tytułach naukowych na przykład. Musielibyśmy także wprowadzić nowelizację ustawy o Narodowym Centrum Nauki, o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Myślę, że także do nowelizowanej ustawy o zasadach finansowania nauki. To jest kwestia ewaluacji między innymi czasopism, która powinna wziąć pod uwagę to, czy czasopismo jest w open accessie, czy nie. Ale także pewnie w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Także ta droga legislacyjna przed nami jest dość spora. Nie sądzę, żeby tutaj były jakieś problemy zasadnicze, bo co do tej warstwy ideowej, my wszyscy się zgadzamy. Open access jest absolutnie niezbędny, żeby ta niezwykle wielka liczba publikacji, która przyrasta mniej więcej tak, że ta ostatnia dekada to była taka liczba publikacji, jak wszystkie publikacje dotychczas. To jest postęp absolutnie geometryczny, żebyśmy jednocześnie mogli ten geometryczny postęp dać w jak najszerszym, otwartym dostępie. Także w tej kwestii chyba nikt nie ma wątpliwości. Same prace legislacyjne nie powinny być niezwykle trudne, bo tutaj się chyba wszyscy zgadzamy. Co do zasadniczej idei przynajmniej, bo diabeł znowu tkwi w szczegółach na styku prawa autorskie majątkowe, a prawa wydawcy konkretnego, który będzie chciał ewentualnie publikować książkę z doktoratem na przykład, czy jakąkolwiek inną. I wracam do tego punktu związanego z finansowaniem. Tutaj powinniśmy, myślę, na poziomie ogólnoeuropejskim i ogólnopolskim podjąć już teraz pewne kroki dotyczące negocjowania tych spraw dotyczących finansów w ogóle z jednej strony, a z drugiej strony kwestii negocjacji z poszczególnymi wydawcami w Polsce. Przy czym to jeszcze nie jest największy problem. Myślę, że największy problem dla nas to będą negocjacje z wydawcami, które powinny być na tym poziomie paneuropejskim robione, z wydawcami topowych czasopism z listy filadelfijskiej, bo to będzie zasadniczy kłopot. Zresztą pytanie oczywiście będzie takie, od kiedy zaczynamy open access. Zwłaszcza, że gdybyśmy to chcieli zrobić troszeczkę do tyłu, a byłoby dobrze, żeby tak było, no to oczywiście trzeba być może renegocjować umowy z wydawcami. To jest ogromny jeden zestaw różnego typu problemów, które oczywiście są do rozstrzygnięcia. Im szybciej zaczniemy się za to zabierać, tym szybciej pewnie zrealizujemy open access, tak jak go sobie wyobrażamy. Panie rektorze, no właśnie, w ramach CRASP działa kilka komisji, między innymi Komisja do Spraw Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką, czy Komisja do Spraw Infrastruktury Informacyjnej. I w związku z tym moje pytanie jest następujące. Czy państwo zamierzają podjąć jakieś konkretne działania, aby właśnie te... aby
otwarty dostęp rzeczywiście zaczął być wdrażany, to znaczy, żeby przejść z tego etapu, powiedzmy sobie, dyskusji i pewnej debaty już ku konkretnym działaniom, tak jak pan zresztą właśnie to powiedział. To było przedmiotem naszego ostatniego zgromadzenia plenarnego w Gdańsku na Politechnice Gdańskiej. Zresztą magnificencja rektor Politechniki Gdańskiej, profesor Henryk Krawczyk, jest właśnie przewodniczącym Komisji do Spraw Infrastruktury Informatycznej, która zasadniczo zajmuje się Open Accessem i o tych kwestiach zaczęliśmy już rozmawiać na poziomie zgromadzenia plenarnego, czyli tych wszystkich ponad 100 rektorów naszych uczelni. A jednocześnie sama komisja opracowywuje takie propozycje, rekomendacji dla naszego ministerstwa, bo niezależnie od tego, co my wydyskutujemy, to my także chcielibyśmy, żeby w takim partnerskim dyskursie i rozmowie z naszym ministerstwem można było dojść do pewnego modelu otwartego dostępu w Polsce. I tutaj z panem, z naszym ministerstwem jesteśmy w kontakcie z panem ministrem Władysławem Duchem, który ma w swojej pieczy Open Access. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z wielkiej złożoności problemu, niezależnie od prostoty ideowej Open Accessu. I wszyscy także zdajemy sobie sprawę z tego, że bez dodatkowych środków finansowych, bo już te legislacje są do zrobienia właściwie od ręki. My mamy nawet propozycje konkretnych rozwiązań dotyczących legislacji tych kilku aktów prawnych, ustaw, o których mówiłem przed sekundą. Natomiast trzeba znaleźć środki finansowe na rozwój Open Accessu. Panie rektorze, chciałem zapytać o jeszcze jedną kwestię szczegółową, mianowicie o rzecz, która może najczęściej nie pojawia się, kiedy myślimy o otwartym dostępie, natomiast ona nie jest też zupełnym marginesem, mianowicie rozwój wszelakich platform, które związane są nierzadko z repozytoriami, umożliwia nowe formy komunikacji, nowe formy działania. I chciałem zapytać, jak pan się zapatruje właśnie na pewnego typu innowacje w obszarach, które do tej pory myślę, że były dość restrykcyjnie postrzegane. Mam na myśli coś takiego jak otwarte recenzowanie. Czy uważa pan, że to jest krok do przodu, czy też może jakiś rodzaj regresu, coś, co groziłoby niebezpieczeństwem? Znaczy, ja myślę, że nigdy za wiele uwag na temat tekstów, które pojawiają się tu i ówdzie. Zatem ja nie widzę żadnego niebezpieczeństwa w takim otwartym recenzowaniu. Pytanie jest tylko takie, co by to miało znaczyć, bo otwarte recenzowanie już jest przecież, jak patrzymy na końcówki zwykle tych topowych czasopism Listy Filadelfijskiej, to tam wszędzie są reviews różnego typu, więc to są oczywiście takie otwarte recenzje, każdy może ją zrobić. Natomiast czy przez otwartą recenzję należałoby rozumieć recenzję pracy awansowej na przykład, to jest jeszcze inna kwestia, bo myślę, że tutaj bardziej chodzi o to, żeby recenzje były upublicznione i w tym sensie otwarte oczywiście, niż żeby każdy, kto czuje się powołany, recenzował w tym otwartym dostępie każdą pracę, bo pewnie nam nie o to by chodziło. Także ja myślę, że generalnie open access i idea otwartości jest tą, którą powinniśmy szerzyć na każdym poziomie, czyli także otwartości recenzowania, ale to już się dzieje, bo w tej chwili każdy może zrecenzować każdą pracę i opublikować swoją recenzję w dobrym czasopiśmie. Natomiast co do samych repozytoriów, ewentualnie różnego typu możliwości technologicznych i technicznych, które dają tego typu repozytoria, na przykład po to, żeby prowadzić wspólne badania naukowe, wspólne interpretacje badań, to oczywiście się dzieje. To, co się nazywa Open Science 2.0, czasami także, to jest właśnie to, że wykorzystując platformy różnego typu, które są dostępne na wskroś całego świata, zestawy, grupy uczonych mogą analizować jakieś konkretne zagadnienie, dzięki chociażby połączeniu mocy obliczeniowej komputerów, które są w ośrodkach badawczych. Więc z tego punktu widzenia to już się dzieje, także w Polsce się dzieje, mamy świetne ośrodki informatyczne w naszym kraju, no dzięki chociażby temu, że kiedyś zrealizowaliśmy cały projekt Pionier, który pozwala na bardzo dobre przesyłanie danych w dużej ilości, a jednocześnie mamy superkomputery. Także my jesteśmy przygotowani do tego typu działań i one się już dokonują. Z tym jest zresztą, z tą otwartością różnego typu platform, które są do naszej dyspozycji,
to nie tylko wykorzystanie w celu badań naukowych jest istotne, chociaż o tym generalnie mówimy wtedy, kiedy mówimy o open accessie, o Science 2.0 czy o open science, a jednocześnie jest tam coś takiego jak wykorzystanie tych platform dla celów dydaktycznych oczywiście. Jak wiemy, to też się dzieje na całym świecie. Ostatnio bardzo modne jest te słynne Massive Open Online Courses, które w Stanach Zjednoczonych zostały poczęte, a teraz rozprzestrzeniają się na cały świat. I bardzo dobrze. Wszystkie usługi e-learningowo podobne, one wykorzystują oczywiście też zestawy repozytoriów, które istnieją tu i ówdzie, na przykład w naszym uniwersytecie. Także jestem absolutnym zwolennikiem wykorzystywania nowych technologii do jeszcze skuteczniejszego badania, prowadzenia badań naukowych i jeszcze skuteczniejszego kształcenia. Tym bardziej, że my będziemy niedługo, już jesteśmy właściwie w świecie zglobalizowanym, ale my jako Polska też będziemy uczestniczyć w tym procesie globalnego kształcenia także. Bo jeśli chodzi o globalne i otwarte prowadzenie badań naukowych, to my już w tym już jesteśmy. To jest normalny proces. Panie rektorze, no właśnie, z jednej strony otwarta nauka, otwarty dostęp, otwarta dydaktyka, jak pan zauważył, a z drugiej strony coś, o czym już pan wspomniał, mianowicie wpływ tych zmian na w skali krajowej oczywiście, jeśli otwarty dostęp zostałby wdrożony, na zarówno ewaluację indywidualnych badaczy, jak i na parametryzację uczelni, ocenę ośrodków naukowych w skali, powiedzmy sobie, ogólnopolskiej. Chciałem właśnie zapytać, z jednej strony, jak właśnie postrzega pan tę zmianę, to znaczy, czy wydaje się panu korzystna, że powiedzmy pojawia się jakiś rodzaj modyfikacji tego tradycyjnego modelu oceny, czy widzi pan w tym jakieś zagrożenia i jak należałoby się do tego przygotować, żeby to rzeczywiście funkcjonowało, bo z jednej strony może się wydawać, że jest to coś, co będzie zupełnym nowum, ale jednocześnie pozwoli na bardziej wiarygodną ocenę badaczy i tego, jak ich dorobek funkcjonuje, ale z drugiej strony wydaje się, że rzeczywiście należałoby poczynić odpowiednie przygotowania, aby to efektywnie działało. To jest zresztą ciekawa kwestia, dlatego że o jakości badań naukowych i o ich wartości nie świadczy to, czy one są otwarte, czy zamknięte, tylko jakie one są. Innymi słowy, nawet teraz, jak nie jesteśmy w open accessie, jeżeli jest publikacja w Nature na przykład, czy w jakimś innym topowym czasopiśmie z listy filadelfijskiej, to ona swoją wartość uzyskuje dzięki temu, że uznali ją recenzenci i jest publikowana właśnie na przykład w Nature. I nie ma to nic wspólnego z otwartym dostępem. Wartość naukowa jest gdzie indziej, w samej pracy. W konsekwencji te różne propozycje, bo jest ich trochę, które powodują, czy mają spowodować, bo te dyskusje się toczą, zresztą będziemy o tym dyskutować właśnie z początkiem lutego razem z kolegami z Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Te propozycje, żeby zwiększać na przykład liczbę punktów za czasopisma, które są w otwartym dostępie, bądź za publikacje, które są w otwartym dostępie, w tej sferze ideowej oczywiście są słuszne, żeby zrealizować pewien cel pozanaukowy, tak na dobrą sprawę. Natomiast myślę, że nie możemy za bardzo przesadzać w liczbie punktów, które trzeba by dodać do takiej publikacji, czy do czasopisma, które tak w otwartym dostępie jest, bo możemy łatwo zgubić to, co jest najważniejsze, mianowicie samą wartość pracy, bo ja sobie mogę wyobrazić sytuację taką, gdzie jakiś artykuł, niekoniecznie taki, który byłby publikowany w Nature, miałby mniej więcej tę samą liczbę punktów, co artykuł w Nature, tylko dlatego, że byłby w otwartym dostępie. Więc myślę, że możemy tutaj zgubić ideę dobrej nauki. Otwartość nauki nie znaczy przeciętność nauki, ani byle jakość nauki, tylko bardzo dobra jakość tych tekstów, która powinna się sama bronić. To zresztą będzie interesujący przypadek, bo my tutaj mówimy o tej punktacji w odniesieniu do Polski, ale my przecież zasadniczo musimy nie do Polski się porównywać, tylko do świetnych czasopism zagranicznych, do typu Nature czy cała lista filadelfijska, bądź jakakolwiek inna. Także myślę, że musimy z dużą rozwagą proponować zmiany ewentualne w punktacji i ewaluacji czasopism, a także ewaluacji podstawowych jednostek organizacyjnych, generalnie wydziałów.
które albo są, albo nie są w wolnym dostępie. Ten tak zwany, w cudzysłowie, a może i bez, polityczny cel otwartego dostępu możemy oczywiście realizować dzięki zwiększaniu punktacji za te czasopisma, ale myślę, że byłoby bardzo niedobrze, gdybyśmy nagle zatarli tę różnicę między bardzo dobrym czasopismem, a przeciętnym, ale w wolnym dostępie. Trzeba dążyć oczywiście do tego, żeby wszystkie czasopisma były świetne i w wolnym dostępie. Ale te manipulacje przy punktacji poszczególnych czasopism muszą być bardzo, bardzo rozsądne. To pozwolę sobie teraz na małą zmianę perspektywy i chciałem zapytać pana rektora, właśnie jako rektora Uniwersytetu Śląskiego, czy pracują państwo nad polityką otwartego dostępu tutaj na uczelni w Katowicach? Jeśli tak, to kiedy można się spodziewać jakichś konkretnych działań w tej materii? Najbardziej to ostatnie, ta ostatnia część pytania jest najbardziej interesująca, bo pytamy o perspektywę czasową. Z tego wszystkiego, co powiedzieliśmy wcześniej, wygląda na to, że my tę perspektywę możemy określić wtedy, kiedy będą bardziej ogólne działania w naszym kraju, związane z jednej strony z finansowaniem otwartego dostępu, a to są niebagatelne koszty, a z drugiej strony ze zmianą legislacji. Ale niezależnie od tego, dobre uczelnie generalnie robią różnego typu przymiarki do otwartego dostępu u siebie, na przykład Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Jagielloński. I my także rozmawiamy o otwartym dostępie, zwłaszcza w kontekście publikacji różnego typu. Pan doktor habilitowany Paweł Jędrzejko, który jest szefem wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, już pracuje nad takim zestawem informacyjno-promocyjnym otwartego dostępu w kontekście wydawniczym. I tak jak przed sekundą o tym mówiliśmy, my musimy wytłumaczyć naszym pracownikom, na czym ten otwarty dostęp polega i jednocześnie jakie są relacje między prawami autorskimi, majątkowymi każdego z naszych uczonych, a jednocześnie publikacji w otwartym dostępie i publikacji w czasopiśmie. To jest kwestia, o którą tu i ówdzie potykają się różnego typu koncepcje. Wiem, że na przykład w Uniwersytecie Jagiellońskim przedstawiony jest cały zestaw różnych konfiguracji na przykładzie mniej więcej Creative Commons licencji i podobnie tutaj w naszym Uniwersytecie przymierzamy się też do takiej konfiguracji klockowej, która jest naturalną dla Creative Commons. Ale poza tym my już mamy cały zestaw repozytoriów instytucjonalnych, czyli poszczególnych instytutów czy jednostek, gdzie są publikowane i prace naukowe i materiały dydaktyczne różnego typu. W moim instytucie, między innymi Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki, mamy takie repozytorium pomocy dydaktycznych i publikacji naukowych, które są w otwartym dostępie. Czasopismo, które mam przyjemność redagować, Filologika, jest w otwartym dostępie już teraz i wiele innych czasopism. To, czego jeszcze potrzebujemy poza kwestiami finansowo-legislacyjnymi, to integracji wewnątrz Uniwersytetu i integracji w skali kraju. I jak wiemy, tutaj mamy kilka bardzo cennych inicjatyw w skali naszego kraju, jak chociażby Polska Bibliografia Naukowa. Mamy także Synat, świetny projekt, który może stanowić podstawę do takiego ogólnopolskiego zestawu repozytoriów dziedzinowych i instytucjonalnych, bo nad tym też jeszcze dyskutujemy. Wiemy, że mamy Infonę, która też jest bardzo dobrą inicjatywą. Wszystkie te rzeczy tak troszeczkę obok siebie funkcjonują. Więc naszym zadaniem w poszczególnych uczelniach, jak w naszym uniwersytecie, jest koordynacja wewnątrz, ale także koordynacja na zewnątrz uniwersytetu i to tym między innymi Komisja do Spraw Infrastruktury Informatycznej ma się zajmować, a jednocześnie w skali kraju z naszym głosem. Kwestia integracji tego, co już mamy, no chociażby Synatu i Polskiej Bibliografii Naukowej. Opracowania też jakiegoś standardu, no jest ich trochę, przekazywania metadanych w poszczególnych publikacjach. I to jest też ogromny problem. Myślę, że poza tymi kwestiami finansowo-legislacyjnymi, zadanie największe dla nas to jest koordynacja tego, co już mamy i wybór określonego standardu, na przykład przekazywania metadanych, jakiejś platformy, to może być na przykład Synat, gdzie mogłyby znaleźć miejsce, a przynajmniej wirtualnie, repozytoria poszczególnych uczelni. Także ta wielka
Wielka praca koordynacji w tej chwili musi być dokonana. My już zaczęliśmy te prace robić. Wiem, że w Uniwersytecie Jagiellońskim też te prace są mocno zaawansowane. Podobnie w Uniwersytecie Warszawskim i w wielu innych dobrych uczelniach. To na zakończenie chciałem zapytać o to, jak pan ocenia stosunek do otwartego dostępu swoich kolegów, rektorów w Polsce. Bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnie. Zresztą dlatego tę dyskusję już rozpoczęliśmy w ramach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. To dlatego właśnie Komisja do Spraw Infrastruktury Informatycznej się nad tym pochylała już wielokrotnie i analizuje w tej chwili propozycje, rekomendacji dla naszego ministerstwa i generalny odzew jest bardzo dobry, bo ja myślę, że nikt nie chciałby chować wyników badań naukowych, bo oczywiście badania naukowe są po to, żeby je pokazywać wszystkim, którzy są zainteresowani, więc sama otwartość jest wbudowana w badania naukowe, z wyjątkiem może pewnych obszarów, generalnie związanych zresztą z bezpieczeństwem, bądź też z tymi efektami, które mogą podlegać komercjalizacji. Ale na to też w Open Accessie mamy różnego rozwiązania, zwłaszcza jak się zastosuje jedną z licencji Creative Commons właśnie, gdzie bardziej byśmy się skupiali na treści niż na przedmiocie tego, co w danych tekstach się pojawia. Także ja myślę, że nam brakuje póki co właśnie tej koordynacji, wydyskutowania standardów, wypracowania jakichś modułów negocjacyjnych, ale myślę, że tutaj z ministerstwem musimy współpracować z przyjemnością oczywiście, z wielką chęcią z naszej strony, żeby takie negocjacje z wydawcami polskimi przeprowadzić. No i bez wątpienia nie da się prowadzić tych negocjacji inaczej jak w skali ogólnopolskiej z wydawcami zagranicznymi. To są te rzeczy, które są przed nami takie bardzo, bardzo konkretne, bo zakładam, że legislacja, to możemy już teraz nawet usiąść i zaproponować pewne rozwiązania dotyczące zmian w legislaturze. Na finanse też musimy popatrzeć przychylnym okiem. Nie da się tego zrobić bez odpowiednich nakładów finansowych. Ale rozumiem, że konferencja rektorów akademickich jest dobrej myśli, jeśli chodzi o otwarty dostęp. Zdecydowanie tak. Zresztą czasami sobie żartujemy, parafrazując słowa pewnej piosenki z serialu, że problemy to nasza rektorów specjalność. Rozwiążemy je. Panie rektorze, bardzo dziękuję za poświęcony mi czas i za tę interesującą rozmowę. Dziękuję bardzo.